Cześć wszystkim, jesteśmy Mamy Głos. Ja nazywam się Kamila i mam 17 lat. A ja mam na imię Ola i mam 18 lat. Tak naprawdę jesteśmy tutaj we dwie, ale jest jeszcze nas trójka w Poznaniu i pochodzimy z Poznania, a także Zielonej Góry. Tak jak było powiedziane, zajmujemy się promowaniem praw dziewczyn, a także młodych kobiet, bo jakby same jesteśmy młodymi dziewczynami i wiemy, że czasem może to być ciężkie. Zgadza się. Dzisiaj właściwie chcemy wam powiedzieć, dlaczego to może być czasami ciężkie i dlaczego właściwie działamy, oraz może dać wam trochę inspiracji do tego, jak wy możecie działać, kiedy na coś się nie zgadzacie, kiedy coś was denerwuje tutaj na tym świecie i chcecie to po prostu zmienić. I w związku z tym zagramy najpierw krótką grę. Pomyślcie sobie teraz trzy nazwiska prezydentów płci męskiej. Myślę, że to bardzo proste zadanie. Na pewno każdy z was potrafi wymienić te trzy nazwiska od razu. A teraz pomyślcie o trzech prezydentkach. Ile nazwisk jesteście w stanie wymienić? Widzimy zmieszanie na sali. Także. To teraz trzech fizyków. Proszę bardzo, trzech fizyków płci męskiej. Myślę, że to również nie sprawia wam trudności. A nazwiska trzech fizyczek? No, Maria Skłodowska-Curie, a dalej to już różnie. No właśnie. A teraz wymieńcie trzy bohaterki, pomyślcie o trzech bohaterkach lektur szkolnych, które czytacie w szkole, które są dobrymi, silnymi i niezależnymi kobietami. Właśnie dlatego, że w szkole nie do końca uczymy się o silnych kobietach, dlatego że nie ma do końca takich wzorców silnych, dobrych kobiet, tak naprawdę to przenosi się na nasze życie. I można powiedzieć, że takim jakby punktem zapalnym, impulsem dla naszej działalności była moja historia, ponieważ chciałam przenieść się do klasy politechnicznej, czyli taki matwis. No i niestety sprawiło mi to bardzo dużo problemów, ponieważ tak naprawdę od osób, które powinny mnie wspierać, czyli moi nauczyciele i moje grono pedagogiczne, dyrekcja, cały czas spotykałam się z komentarzami typu: no ty na politechnikę, a wiesz, że politechnika to tylko budownictwo, to ja nie wiem, czy ty tak chcesz, na pewno chcesz budownictwo, a może historia sztuki, ja nie wiem, czy ty zdasz radę z takimi trudnymi przedmiotami, tam wiesz, to tak nie dla dziewczyny. I tak naprawdę nikt w sumie nie dał mi możliwości sprawdzenia się, nikt nie poznał moich kompetencji, tylko od razu jakby byłam skazana, można powiedzieć, w ich oczach na porażkę, dlatego że jestem dziewczyną. I dlatego to nas tak strasznie zbulwersowało, że postanowiłyśmy coś z tym zrobić. Dokładnie. A oprócz tego jest jeszcze wiele rzeczy, które ciągle zauważamy i o których ciągle myślimy, że trzeba po prostu coś z tym zrobić. I między innymi to jest właśnie to, że co piąty student na Politechnice, tak, to jest dziewczyna, to jest osoba płci żeńskiej. Czyli tylko właściwie 20% dziewczyn studiuje na Politechnikach. A drugi problem, który zauważamy, to problem przemocy wobec kobiet. I według badań Fundacji STER co piąta Polka pada ofiarą gwałtu, a co drugi dzień w Polsce jedna kobieta ginie w wyniku przemocy domowej. Tak jak już mówiłam, stwierdziłyśmy, że nie możemy tak biernie dalej żyć i musimy jakby zareagować. Także zebrałyśmy się, na początku to była taka kilka znajomych, znałyśmy się z harcerstwa, czy też jakoś ze szkoły, czy z jakichś innych inicjatyw i zebrałyśmy wszystkie rzeczy, które nam tak naprawdę przeszkadzają, czyli brak kobiet w historii, bo tak naprawdę o ilu kobietach uczymy się na lekcjach historii. Tak, ja dwiega, ale na tym się kończy. Drwiny i szydera w szkole, także o czym już mówiłam, na przykład ze strony nauczyciela od fizyki. Mało mega bohaterek lektur,
zbyt mało aktywistek i brak NGO dla dziewczyn, ponieważ same jesteśmy tego przykładem, że jeżeli chciałyśmy jechać na jakieś warsztaty, na jakieś wydarzenia, to były one adresowane głównie dla kobiet dojrzałych, może kobiet sukcesu, czy też studentek, ale tak naprawdę chciałyśmy zrobić też coś dla młodszych dziewczyn, ponieważ właśnie od tego się zaczyna. No właśnie. Mamy w Polsce organizacje, które działają na rzecz praw kobiet, ale są to organizacje, które głównie skupiają się na kobietach właśnie już w wieku dojrzałym, dorosłych kobietach. A przecież my, jako dziewczyny, to jest właśnie ten czas, abyśmy uwierzyły w siebie i z tą siłą szły w świat, z tą świadomością, że mamy głos i możemy go używać. I teraz pokażemy wam film. Masz prawo być taką dziewczyną i kobietą, jaką chcesz. Masz prawo głośno wyrażać swoje opinie. Masz prawo nosić sukienki albo nie nosić sukienek. Masz prawo nie czuć się winna, jeśli ktoś cię skrzywdzi. Masz prawo wymagać, by ciebie traktowano jako osobę inteligentną, nie tylko ładną. Masz prawo zostać astronautką. Masz prawo marzyć o księciu z bajki, o księżniczce lub po prostu chcieć być sama. Masz prawo mieć słabsze momenty. Masz prawo być smutna lub wściekła. Masz prawo mieć w talii więcej niż 60 cm. Jesteś piękna. Masz prawo zgłosić na policję gwałt. Masz prawo być wysoka, mieć niższego od siebie chłopaka, nosić szpilki i wciąż czuć się super. Masz prawo być niska i wciąż być wielką, silną osobą. Masz prawo zdać prawo jazdy za czwartym razem, a jednak być świetnym kierowcą. Masz prawo, by twoje problemy były traktowane poważnie. Masz prawo mieć w talii mniej niż 60 cm. Jesteś piękna. Masz prawo być traktowana jak inni, bez względu na twój kolor włosów, wagę czy wzrost. Masz prawo lubić fizykę i drony. Masz prawo znać się na modzie i makijażach i wciąż lubić fizykę i drony. Masz prawo, by twoje nie znaczyło nie i było respektowane. Masz prawo. Decyduj o sobie. To jeszcze nie koniec. Chciałyśmy wam pokazać ten film, ponieważ jest to taka, to co było tam powiedziane w tym filmie, to jest taka domena, którą się kierujemy, czyli ciągle słyszymy, że dziewczyny mają być takie, takie, a my mówimy, że możemy być takie, jakie chcemy być, jakie jesteśmy. Film ten jest na YouTubie i tak naprawdę koszt jego nagrania to było 20 zł. I te 20 zł było przeznaczone na bilety dojeżdżających osób. Tak, więc każdy z was może nagrać taki film, w którym powie i wykorzysta właśnie tą platformę internetową do czegoś, co jest bardzo ważne. I teraz jeszcze powiemy wam, co robimy właśnie w internecie, ponieważ w sieci działamy dość prężnie i chcemy wam pokazać, jakie są właśnie nasze działania. Pierwszą i myślę, że najbardziej taką powszechną i znaną naszą stroną jest Facebook, fanpage na Facebooku. Tak naprawdę to było coś, co stworzyłyśmy jako pierwsze, chociaż nie jest to nasze główne narzędzie, raczej jest to taka platforma, gdzie pojawiają się wszystkie nasze wydarzenia, gdzie pojawiają się wszystkie nasze animacje, jakieś akcje. Tak naprawdę każdy, kto lajkuje nas na Facebooku, jest na bieżąco z naszymi wydarzeniami, a także dajemy codzienną dawkę takiego girl poweru. Tak. I myślę, że warto jest powiedzieć też, że
zaczynałyśmy tak naprawdę tak jak wy, czyli w sumie no, miałyśmy jakiś tam pomysł, chciałyśmy coś tam zmienić, byłyśmy na coś złe, tak naprawdę nie wiedziałyśmy, czy nam wyjdzie, a w sumie działamy od kilku miesięcy, od prawie 5 miesięcy, a uzbierałyśmy 2500 lajków, także można. Można. Mamy też stronę internetową i tutaj głównie na stronie internetowej mamy bloga. I na tym blogu może pisać każdy, kto czuje, że chce się czymś podzielić. Ważne jest dla nas, żeby właśnie te teksty na blogu były różnorodne i żeby każdy mógł wyrazić to, co chce. Na slajdzie widzicie właśnie kategorie, jakie mamy i one są naprawdę bardzo różnorakie, bo po prostu interesujemy się różnymi rzeczami i warto to przekazywać światu. Aha, no i teraz powiemy jeszcze o animacjach. Animacje to jest też taka rzecz, którą pomyślałyśmy, że fajnie by było zrobić takie krótkie filmiki edukacyjne, które w taki przystępny sposób przekażą pewne rzeczy, które uważamy za ważne. Obalą jakieś stereotypy i będą też w tym wszystkim zabawne i miłe dla oka. I to jest też taka forma właśnie tego aktywizmu w internecie, który jest bardzo popularny. Więc teraz zachęcamy was, żebyście obejrzeli jedną z tych animacji. O, idziesz na fizykę? Na pewno będziesz dobrą nauczycielką. Nie no, poważnie? Kulturystyka? Przecież to nie dla dziewczyn. Tam, dużo gadasz, jak typowa baba. Chyba czas stawić czoło bzdurnym mitom, które słyszymy na okrągło. Zmiażdżmy kilka z nich. Wszystkie koleżanki cierpią na PMS? No więc psychologowie wskazują, że zespół napięcia przedmiesiączkowego dotyka tylko od 3 do 9% kobiet. Koleżanki udają? Nie, po prostu od zawsze im się wymawia, że to są te specjalne dni, a każda ich złość tłumaczy się przedmiesiączkową histerią. Daphna Joel z Uniwersytetu w Tel Awiwie dowiodła w 2015 roku, że funkcjonowanie mózgu nie zależy od płci. Cechy, które jeszcze niedawno uważano za męskie lub żeńskie, występują w prawie każdym mózgu. W twoim też. Zespół naukowy z Uniwersytetu w Arizonie dowiódł, że przeciętny amerykański student i studentka wypowiada w ciągu dnia około 16 tysięcy słów, bez względu na płeć. Nieprawda. Statystycznie rzecz ujmując, dziewczyny lepiej sobie radzą w przedmiotach ścisłych niż chłopcy, aż do poziomu uniwersyteckiego. Dopiero kiedy mają wybrać przyszły zawód, nie decydują się na politechnikę. Jednak 5 lat akcji Dziewczyny na Politechniki zwiększyło liczbę studentek o 17 tysięcy. Nagła poprawa w tym, jak funkcjonuje ich mózg? Nie. Po prostu obalono mit, że przedmioty ścisłe zarezerwowane są tylko dla panów. Yeah! Hej, pamiętaj, jesteś kimś więcej niż zestawem pseudobiologicznych bzdur. Dasz radę być kim chcesz, więc bądź. Kolejny obszar, taki internetowy, którym się zajmujemy, to jest od niedawna akcja crowdfundingowa. Wiele osób tak naprawdę chce zacząć działać, ale nie wie jak, bo myślą, że potrzebne są fundusze i faktycznie, nie zaprzeczajmy, czasem są. Ale doskonałym tak naprawdę środkiem na to jest akcja crowdfundingowa, ponieważ możecie po prostu ogłosić, na co chcecie zbierać i ludzie mogą wrzucać wam tam przysłowiowego piątaka, czy też większe kwoty. Jak widzicie tutaj, dwa tygodnie, zebrałyśmy prawie 2,5 tysiąca złotych, specjalnie jakoś się nie reklamując i nie prosząc swoje mamy i ciocie, żeby coś tam wrzuciły. Także naprawdę zaskakujące jest to, jak łatwo można tutaj uzbierać pieniądze. A oprócz tego wychodzimy z założenia, że internetowy aktywizm warto jest połączyć z takim, można powiedzieć, codziennym. Także organizujemy w Poznaniu w Zielonej Górze warsztaty krytycznego myślenia, które tak naprawdę poruszają bardzo dużo różnych prorównościowych kwestii. Warsztaty Masz prawo, masz głos, tak samo podobnie jak poprzednie. Spotkania z megababką, czyli takie spotkania z kobietami. Nie ujawniamy na początku, z kim one są. Dziewczyny dowiadują się tego dopiero, jak przyjdą na miejsce, ponieważ wychodzimy z założenia, że warto jest się spotkać z inspirującą kobietą, z kobietą, która może nam coś przekazać, która może coś osiągnęła, może jest starsza, może jest w moim wieku,
Tak naprawdę są to i kobiety znane, i nieznane, tak żeby po prostu nam coś przekazać. Baza SOS, infografik i adresów, nad tym na chwilę obecną pracujemy. Spotykamy się z prawniczkami, tak naprawdę to będzie taka baza, gdzie dziewczyny, które będą myślały, że może coś złego im się przytrafiło, tak naprawdę może nie będą potrafiły nazwać tego dokładnie, będą mogły zobaczyć, jakie kroki mają przedsięwziąć. Wlepki. Mamy nasz własny, można powiedzieć, biznes wlepek. Rozdajemy je prężnie i organizujemy konkursy na wlepki. A także klub dyskusyjny, gdzie każdy może przyjść, wyrazić swój pogląd, czy też wyklarować swoje poglądy. Bardzo wam dziękujemy, że tu jesteście i bardzo się cieszymy, że widzimy tak dużo naszych rówieśników na tej sali. I w związku z tym zapraszamy was, jeżeli chcecie się do nas dołączyć i chcecie działać, to oczywiście możecie. Zapraszamy dziewczyny, jak i chłopaków. No i też właśnie pamiętajcie o tym, że 5 miesięcy temu jeszcze właściwie nie było Mamy Głosu, a teraz tak prężnie działa, więc każdy z was może coś takiego zrobić. I właśnie ważne jest to, że internet to nie jest tylko narzędzie do rozrywki czy też do edukacji. Tak naprawdę możecie sami wyrażać siebie, możecie sami edukować. Jeżeli jesteście na coś źli, proszę bardzo, możecie zmieniać świat tak naprawdę przy użyciu Facebooka. Dziękujemy. Dziękujemy.